Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Witajcie, jestem Miki. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy sobie ogólnie na mapie polskiej, jako Pinki. Lipinki. Lipinciu, użyska, łączne, przydaje się, że... O Jezu, no nie, Gienek, coś laguje, nie? Bez kitu. Bo... Ja pierdzielę. Sorry ludzie za to. Och! Zostawił przyczepę. No niestety. No, przecież... To się... To jest... Dawaj, dawaj, śmiało na ale ciało. Sypie... Lekko na brzuch. Sypie errorami jak... Dobra, Moment. podpięć, przekaźnik, dawaj, jadź. Dobra, ludzie, czekaj, aby coś powiem. Ludzie, jak ktoś wie, jak naprawić te błędy, co mi tutaj tak sypią, to bym poprosił. Jakieś error, that script field, job field manager, jakby ktoś mógł, to niech mi to powie w komentarzu. Z góry dziękuję. Och! Z góry dziękuję. Ale zapikował baloty. Tak, dokładnie, dobra. Ale do przodu, no, czwórka i do przodu. Mogę piątkę? Nie, bo no. Stój, ja ci podjadę. Ogólnie jedziemy znowu siać nawóz pod korzeń, tym razem po jęczmień czy tam pszenica, nie wiem co on tam sieje. I mnie też takie lagi zapały, to chyba 30 jest. Nie wiem, czekaj, zgaszę. Nie wiem czy to jest od 30 czy od czego. Ale za 5 kilo tylko zostało. Dobra, to odstaw to. Jeszcze ogólnie ciągnik na testy mamy, ale to wam pokażę potem. Jak będziecie grzeczni, to wam pokażę. Dobra. Byliście w tym roku grzeczni? Raczej nie. No bo normalnie już zaraz tu dostanę białego rąbu łączki. Jak widzicie, Zatarek sam odpoczywa, Miki tutaj dojcza z siewnikiem, niestety. Bez uprawy siewnego, bo ten, bo mu się... Bo ładnie uprawiłem, o! Nie no, mnie szlak trafi. Broną tu przejechał przed siewem trochę. I tam, gdzie najgorsze były takie te dorny, czy jak to się... Normalnie ludzie ogólnie to się grać nie da, nie wiem co tak się odjebało z tym. Ale dobra, będę tak... Kurwa... Nie, dobra, ludzie, widzimy się zaraz po krótkim cięciu. Bo to normalnie ja się tu więcej denerwuję niż tu się dzieje. Boże, kręci mi się w tym. Dobra, zaraz jesteśmy. Dobra, także jesteśmy już. Z powrotem przyjemy nawóz. Na razie koła dobrze skręcałem. Jeszcze save mi zniknął, ale już naprawiłem chyba. Bo się pojawił z powrotem. O tak, tak, tak. No i ogólnie jak tam widzicie, to tak dziwnie licznik skacze. Nie wiem czy to jest dlatego, że 30 nie ma siły, żeby podjechać z tym rozsiewaczem, czy to jest dlatego, że coś się buguje, ale to już nie mnie oceniać. No coś się pierdzieli, jednym słowem, trochę zmęczony jestem, jakoś tak ciężko aż gadać normalnie, ale odcinek muszę nagrać, bo tam bardzo ładnie łapeczki dobiliście, za to szczerze dziękuję. I tam to tak samo, dokładam się do podziękowań. I tam dużo komentarzy ładnie było i w ogóle tak ładnie było. Tam powiedziałem, że na 80 łapek będzie film, ale kurde, jest 80 parę, więc siadamy do nagrywania i film będzie, spokojnie. Jak tam ktoś się dowiedział. A jak? Ale to dopiero jutro. Ty, ale się zdarł ten siewnik, jak się zdarł. O Boże, jaki biały. No to Unia jest, no to co się dziwisz. No może Unia jest taka, wiesz, różowa, jak się zniszczy. To też jest taka różowa trochę. O Boże. Ta już była różowa, tak mi się jeszcze zniszczyła. No, siejemy sobie 30 znowu nawozy, a dlatego... O Boże, jaki ten siewnik jest umolny. Jo, jest. A co miałem jest mówić? Kitu, ty. Siejemy 30, a potem jeszcze będą testy nowego nabytku oraz... No, testy nowego nabytku ogólnie będą. Znaczy nowego nabytku, co ja mówię. Się testy ciągnika, nie? No testy ciągnika, który może będzie nowym nabytkiem. Aczkolwiek nie obiecujemy. Wiadomo. I... Czekam na GS. Aczkolwiek zobaczymy. Jaki jest szary ten siewnik już. No widzisz. Czyste panie. No, jeszcze miałem zdjęcie zrobić, ale nie zdążyłem znaleźć tej
komendy do hudów i nie zrobiłem, a takie ładne było z dojcem. I z 3D2. Teraz nie, to się cała farba zdarła. To nieźle. Taki jakby przed malowaniem. Aha. Kurde, ale ta 30 nisko podnosi, no ale dobra, żeby chociaż jakiś Ursus był na serii, bo to musi być taka ikona, że tak powiem. O, teraz zdjęcie. Widzisz go? No niestety. Boże święty. Że skół farba nie zeszła. Jo. Ludzie, siewnik przygotowujemy przed malowaniem, także możecie się spodziewać w kolejnym odcinku już go wyremontowanego. No, po siewach. Nie no, tak serio, to przed siewami jeszcze w trakcie siewów, bo ten. Żeby on jako tak to wyglądał. On jest już cały teraz blacha normalnie. No, normalnie ta talerzówka też taka była, nie wiem czy tam, czy na odcinku było pokazywane, jak ta talerzówka wyglądała. Dobra. Chyba była, chyba była. Wsypiemy te... Na resztę i antka odstawimy, nie, borynę, sorry. Ryna to jest. No, odstawimy i zaraz przyczepę podciągniemy. A nawet dwie podciągniemy, ale pojedynczo, pojedynczo. No, ciapkiem podciągniemy, bo ciapkiem będzie wygodniej nam manewrować niż tamtym ciągnikiem. A bo ciapek ma dobry skręt. Ja. Kichast czy coś tam. Ogólnie rzepak trochę wszedł. To już trochę czasu minęło. O, już jakie się ładnie zazieleniło to pole. No bo trochę czasu nie minęło, tak jakby do ostatniego odcinka. Że nawet napisy zeszły. Ja pierdziel. Naklejka znikła. Ma tylko błysku, ale się. Ej, on jest saluśki, normalnie blacha. No goła blacha. No zaraz zardzewie i po nim będzie. A ja dzisiaj widziałem poznaniaka bez ten, bez tych rurek. Te. No tak, przejazdem i ten. I ktoś, nie wiem, pewno remontuje czy coś. I zdjęte. No, ogólnie na testy jest Fendt 716 Vario z turem Stola FZ60. No, i z łyżką jeszcze. Tak, dokładnie jak kolega wyżej powiedział. Wyżej albo niżej. No i dzisiaj ładujemy pszenicę na skup. Ogólnie 30 nie będę ciągał, tylko pod właśnie tego delikwenta się podepnę dwie przyczepy i będzie można je. Delikwenta, Boże. Normalnie. Jeszcze dobrze, bo do stodoły tu w miarę wchodzi ten delikwent. No i ten. On ogólnie dobry, tam mocą, bo ma 165 koni. To nawet pług pięcioskibowy tu obracalny pociągnie. To po pierwsze, a po drugie. Piekko. Po drugie może większy siewnik jeszcze potorgnie, więc to już zupełnie na plus. Ale do kukurydzy potorgo. No, ale kukurydzę tak czy siak będzie trzeba miki na wiosnę na tym większym polu, bo do świnklinów będzie trzeba zasiać. Ale to chyba się najmie i się zasieje. Bo kombajn i tak będzie trzeba najeść do kukurydzy, bo bajzonem to tak średnio harata ta dać. No i może sąsiad, który podleci albo kombajn nam pożyczy. Zobaczymy. Chyba pogadać z sąsiadem którymś. No tak. No ogólnie nie wiadomo kiedy ten nowy nabytek też będzie, ale ten z dealerem się dogadaliśmy. Czy w sumie tam sąsiad pomógł, ten co tutaj od niego kiedyś już Fenda pożyczaliśmy. Tam kto oglądał chyba pierwszy odcinek z tej serii, no to wie o co chodzi. A jak ktoś nie oglądał, to zapraszam. Też miał chyba 700, nie? On miał 300 ileś tam. Tego małego. To będzie mieć trochę większego, no. Jo, sąsiad, jedyne co się psuje w tym sensie to humor sąsiada. I trochę ładnie tam pomógł, bo tego samego dealera co on ma i się już z tamtym dealerem dogadał, więc jest lepiej. No, może jeszcze w następnym odcinku będzie, może jeszcze zdążymy wytestować tego Fenda. A jak nie zdążymy, no to trochę lipa. Ale przydałoby się wytestować, może wapno jeszcze rozrzucimy na tamto pole, gdzie kukurydza będzie na wiosnę. By się przydało. Ej, a tutaj nie było potrzebne wapno? Też było. I na wiosnę to granulowane się rozsieje. No, sorry ogólnie na Facebooka, ale komuś się zachciało do mnie pisać. A tak ogólnie ja tu wapnie się rozgadałem. No, tu na wiosnę. Jaki jest biały?
Pierdziele, nie patrzę już nawet na niego, bo to szkoda. Szkoda za Dla cholera. oczu mówisz? Ja. Bez kitu. Jak ta talerzówka też taka biała była, ale to tam ludzie nie widzieli. Dobra, nie wiem, jak dęcia się nie zrobi. No, no kurde, kto to mi to spami tam? Proszę nie spamić, bo to tak nieładnie. Ja pierdzielę, dobra. Sorry ludzie. Więc potem muszę odpisać tego. Normalnie. Normalnie. No, na HW dobra przyczepa ogólnie, mało, mało. Ej, ten siewnik to tak ogólnie, nie? To on nawet ma kultywator. Ja wiem, mówiłem ci to już ostatnio. Ale to nawet nie słyszałem chyba. Boż, udawaj, że nie słyszałem. Ale kurde. No, może na odcinka mało ta HW była używana, ale... Dlatego, że Stradmanka troszeczkę szczelniejsza. I łatwiej się nią nakręca, bo takie małe kółka ma okrągłe. No też taką fajną patę. Jakie mam być te koła kwadratowe? No nie no, ale takie wiesz, takie w kształcie prawie że kuli te, te opony ma i koła. Więc takie fajne no. Takie no. Balony mam mówisz? Ja. Jak w 30 my na przodzie. Ty, ale dobrze na razie jest z tą 30 i w ogóle z ciągnikami, że tak się nie bugują. Nie dobra, czekaj, no gdzie tą Stradmanką tędy sobie pojadę. No, świnie gdaczą i w ogóle. Jeszcze do sąsiada Miki trzeba potem ścieradkę pojechać i naszczelić tym świniem. No, ten sąsiad u nas chyba normalnie. My się mu do końca życia nie wypłacimy jeszcze. To nas chyba nawet, on się wyprowadzi stąd, bo jak my mu tak ciągle coś od niego pożyczamy, to wie. Weźmie zetora w rozliczeniu. Jak będziemy sprzedawać, to powie, to do mnie to za darmo. No i widzicie, trochę widać, że ta Stradmanka jest mniejsza, bo o wiele wygodniej mi tu się nią podcofało. Też ta Stradmanka ma drabinka, jest chyba trochę niższa. Bynajmniej kasta chyba jest trochę niższa, a tak to na pewno jest niższa. Ja wiem, czy kasta jest niższa? Właśnie nie wiem, nie? Czy on... Bo HW jest ogólnie gabaretowo większa, mieści więcej, nie? Bo ta HW jest taka trochę, wiesz, jest na wysokiej ramie, nie? A ta jednak ta druga to tak... Chociaż... No nie wiem. Żadnego jęczmienia nie mieliśmy w tym roku. I no, trzeba trochę premiksów pokupować do tych świniów. No, ale to może w kolejnym odcinku, ale koncentraty żeśmy dokupili. Jo, i tam innych takich miksów, premiksów. Jeszcze grochu dokupiliśmy i połowę rzepaku. I to będziemy śrutować dzisiaj, mieszać w ogóle. A ja będę normalnie cały biały. No, od rzepaku. Ja taki bałwan, ale już taki prawdziwy. Od rzepaku jeszcze, nie? Powiedz. A rzepakiem to będę murzyn normalnie. Dobra. Ale ty, ogólnie? To fajna... Będę białym murzynem. Fajna akcja, a nie murzynem, tylko czarnym skórym. No ma nie przepada. Dobra, niech będzie. Dobra, elegancko ogólnie to ładowanie idzie, prestiżowo bym powiedział. Kurde, no stop tą Stradmankę zahaczam łyżką, nie? A tego nie zahaczam. Ale jest wysoka trochę. No. Dobra, elegancko na łyżkę jest nabrane. Ty, ale trochę wyższy ten fan by był i tu do stodoły nam by nie wchodził, ale ogólnie na taki duży ciągnik to bardzo wygodnie się nim tutaj manewruje z turem. Ma dość dobry skręt ten fan jednak, nie? Może. I tak, jak na szerokie opony... Nadrabia. Jak na szerokie opony to ma dobry skręt, no ale błotniki są te elastyczne, czy jak one się nazywają. Takie skrętne, no. Jo. Może nawet tą samą wersję potestową się kupi i będzie wygodniej. No, może taniej będzie jeszcze. Ojo. Ogólnie obciążnika nam nie dali. Dobra, tam nie będę marudził, ale no, obciążnik by się przydał. To nie jest ta czynność, nie może zostać wykonana w tym miejscu. Miki, co ty tam robisz za czynności? Nic nie robię. Dzieje. Aha. No to nie w tym miejscu. Mam zmienić miejsce, tak? Ty tam mieliśmy się, no jakbyś mógł. Nice.
No dobra, no to lipa, ale dobra. To jest zasiej jęczmień w środku. Co Po miałem mówić? środku. Normalnie, u mnie tak było, że jest na połowy ćwierć hektara tego, ćwierć tego. Dobra. No bo ty to jesteś ty. No, ogółem ludzie to... Bo nam ziemi zabraknie. Możecie ten łapkę w górę zostawić, jak ktoś nowy to subika, bo jak o tym nie przypominam, to wy zapominacie. Kurde. Też w komentarzu możecie napisać, o które odcinki tam lubicie oglądać. To wtedy się tak dostosuje i będę wam rzucał o tej części, albo tą 30 podciągnę, tą przyczepę. Dobra, plandekę zarzucimy. Dobra, na tył damy sztormankę, bo lepsze lampy I ma. gdzie ty jedziesz na skup? I ona ten do góry tam, któryś tam skup, koło skupu wiórów. Bra. No, rewers w 30 jako gaz, to na pełnej. Znaczy gaz jako rewers. Na pewno. No, teraz miejsca w stodole, że będzie gdzie talerzówkę schować. Może, a nie, bizon nie wchodzi do stodoły, dobra, nieważne. Ten bizon to tu na połowie Czyli się ciu. bizon wchodzi do stodoły, ale bez headeru. Nie, na wysokość, nie. Znaczy się do tej co tu pszenica, to tu nie wchodzi. To nie wchodzi, no to jest na pewno, bo to jest za nisko. No to mówię o tej. To taki stodoły, takiego. Boże, weź ty ten siewnik i dziób maluj. Cicho! Co ja mam teraz psikać i mokrym siać? Pewnie. Ładnie wygląda. Dobra, jeszcze screena czosnę. Można lecieć na skup ogółem. Dobra, ale nie, no fendik bardzo fajny, na szczególnie sąsiada. Jechaliśmy fenda gdzie schowu. Tutaj ogólnie takie ludzie po bojowisko, jak wam powiem, tu po lewej, nie wiem, czy tego nie będą chcieli sprzedać, bo to banku jest nieużytek taki rolny, może się to kupi, może się nie kupi, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. No, z przyczepami trochę ma co targać. Aczkolwiek Deutsch to tu nie ma co targać. Dobra, puścimy dwie migawki, ludzie nie będą wiedzieli, kto to jedzie, ni ty, ni ja. Wszyscy na wy, A, jak wyszli dokładnie. z wrażenia pooglądać, kto to jedzie. Chodzą, o tu pod sklepem siedzą standardowo. Dobra, New Holland stoi u sąsiada, też nie ma New Hollanda. Nie, wszyscy gdzieś pojechali. No pagadi. No pagadi. Dobra. Łyżkę na siebie. Można jechać. Ogólnie ta tura będzie trzeba jakieś ludzie wyczuć, bo to ciężko jest tak wyczuć taką nową maszynę. Jeszcze to tak do przodu, ani tu nie widać. W 30 to jak w realu, to idzie się wychylić, wstanie się, zobaczy się, o dobra, wszystko wiem. A dachem się w łeb, dachem się w dach przywali, nie? Ja tam nie mam dachu. A, bo No. ty masz w kabrio. Ja i siadę. No, stanie się, zobaczy się, a tutaj to kurde ani w dupę, ani w oko. Tak delikatnie. Mówiąc. Pa, idealnie dwie przyczepy na długość wchodzą. I... Taka seniorita, że ja nie mam pytań. Dobra, tylko ja muszę ogarnąć sobie jakiś tutaj. Aha. To ja tu nieźle, dobrze, że ja tak. A nie, w sumie niedobrze stanąłem. Patrz, ta Volvo na francuskich, już wiemy, gdzie pchają to zboże nasze. No, Francja, Adam. O kur, ale pieniądzów. No, 23 000. Dobra, czekaj, muszę Ja cię kręcę. tura podnieść, muszę. Ogólnie to ludzie to tak. W realu to też tak jest. Siew mi się skończył. Aha. Takiego tu, tam za zetorem stoi. W realu takiego tura bądź coś takiego właśnie to też mi jest ciężko wyczuć. Takiego dużego, nie? Oczywiście. A wiem cię ciężko. No, jakbyś jeździł tą maszyną, co ja mam, no to... O kurwa. Dobra. Dobra, kto dotrwał do tego momentu, to może napisać w komentarzu hashtag wypadek. Możemy tam skasowo troszeczkę pana kierowcę. No dobra, to ludzie, jak ktoś dotrwał, to już wiecie, co macie napisać. Łapeczkę w górę może Ej, wstawić. kup się, bu. Za zetorem jest. Tam obok zetora też było 100 kilo, a za zetorem jeszcze jest więcej? A to obok zetora. Nie, tam więcej było. Dobra, to zaraz. No, łapeczkę w górę może wstawić. Kto nowy, to subskrypcję. Pamiętajcie o dzwoneczku też. I możecie w komentarzu napisać, o której chcecie odcinek i ten, kto dotrwał do tego momentu, to pisze hashtag wypadek. Trzymajcie się do kolejnej. Na razie, cześć. Cześć.